tym roku festiwal zmienił całkowicie swoją formułę, bo dotychczas od 2017 roku odbywał się w Miedziance w gminie Janowice Wielkie w Kotlinie Jeleniogórskiej. Był festiwalem głównie poświęconym reportażowi. Natomiast po okresie pandemii organizatorzy zdecydowali, że przybierze on taką nową, wędrowną formułę i odwiedzi kilka miast na swojej drodze. Oczywiście wszystko zacznie się w Miedziance 26 sierpnia, następnie festiwalowa kolumna wyruszy w Polskę i na trasie festiwalu w tym roku znalazło się również Opole. Zapraszamy serdecznie, wspólnie oczywiście z organizatorami, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, tutaj właśnie na Plac Wolności w Opolu już od godziny 14.30, 31 sierpnia, w środę, w ostatni dzień wakacji. Mnóstwo spotkań ze znanymi pisarzami, poetami, reportażystami. Wyjątkowy koncert Michała Zygmunta, który w swojej twórczości łączy dźwięki natury z brzmieniem instrumentalnym, a także strefa dla dzieci, strefa warsztatów, różnego rodzaju spotkań oraz wędrowna księgarnia. Na zakończenie wieczorem odbędzie się wydarzenie Latarnicy i Latarniczki, gdzie goście festiwalu będą czytać publiczności, ale również zapraszamy do tego czytania publiczność. I chciałabym jeszcze też powiedzieć o autorach, którzy przyjadą do Opola, dlatego że jest to plejada osobowości świata literatury. Będziemy gościć przede wszystkim twórców festiwalu, czyli Filipa Springera oraz Mariusza Szczygła, a także do rozmów, do spotkań zapraszamy również naszych mieszkańców na spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim, znanym pisarzem, reportażystą przede wszystkim, który ukochał literaturę i kulturę włoską. Ja może wspomnę o jego niedawnej książce reporterskiej, którą napisał wspólnie z Pawłem Smoleńskim, Czerwony śnieg na Etnie poświęconej Sycylii, a także jest on autorem najnowszego, wybitnego przekładu Boskiej Komedii Dantego. Zaplanowano również lekcje poezji z krakowskim poetą Wojciechem Bonowiczem oraz spotkanie z Barbarą Kliską, którą poprowadzi Sylwia Hutnik. Więc tych spotkań będzie naprawdę wiele. Będą one rozmaite. Będziemy gościć również blogera książkowego Wojciecha Szota. Poza tym będzie to również okazja do promocji Opola na arenie kulturalnej całej Polski, dlatego że w festiwalowej kolumnie wraz z gośćmi festiwalu przyjadą do nas znany fotograf Adam Lach, a także producentka multimedialna Dyba Lach. Oni będą również pokazywać takie wyjątkowe, ale i nieoczywiste, ciekawe miejsca w naszym mieście. Część wskazaliśmy my, część również oni sami pewnie na swojej festiwalowej trasie znajdą, będą je polecać turystom i wszystkim miłośnikom literatury. Myślę, że jest to świetna okazja do spojrzenia też na Opole takim właśnie literackim, może bardziej reporterskim okiem, aby zobaczyć coś nowego w naszym mieście.